Co by było, gdyby historia Polski rzeczywiście potoczyła się inaczej? Czy odnaleźlibyście się jako w tej serialowej rzeczywistości? Chyba byśmy razem walczyli w podziemiu. Nie? Ja bym uciekła. A ty? Ja byś uciekła. Nie, no nie wiem, trudno jest powiedzieć, dlatego że no, jakby to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, to jest zasługa również tego, że żyjemy w takim, a nie innym świecie. Maciej, zgadzasz się? Zgadzam się. No. Ale z tą wiedzą, którą mamy teraz o świecie, jaki istnieje, to pewnie nie zgadzalibyśmy się na to, jak ten świat... Nie, no na pewno. Jakimi słowami zachęcilibyście widzów do obejrzenia tego serialu? Na pewno będzie trzymający w napięciu, skomplikowany, ale też przystępny dla każdego. Myślę, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Są wątki kryminalne, są wątki miłosne, co jeszcze? Na przykład dlaczego ty byś obejrzał ten serial, gdyby ci wyskoczył? Dlaczego bym obejrzał tę serię? No ja wiem, dlatego chcę powiedzieć, ale bo chcę... Bo w nim gra Michalina, a jestem jej fanem, więc na pewno ją zobaczę. Cudownie. Dlaczego bym zobaczył? Nie wiem, no jakby ja bym zobaczyła dlatego, że ja uwielbiam antyutopię. I to jest taki tag, który na przykład mnie osobiście zaciekawił, chociaż to jest nie jedyne określenie, jakim można ten serial nazwać. Opowiedzcie, jak to jest robić serial dla Netflixa, a co za tym idzie dla całego świata. Czy wy czujecie jakąś presję? Wiesz co, jest coś takiego, że inaczej się pracuje, jak wszystkim chce się pracować. Nie wiem, czy doświadczyłeś czegoś takiego na niektórych planach, że ludziom się nie chce czasami. A tu od początku czułem, że wszystkie departamenty mieliśmy wspaniałe, kostiumy wspaniałe, make up wspaniałe, scenografie, które tworzyły świat, którego nie ma, więc to było dla nich wielkie wyzwanie, ale też wszystkim się bardzo chciało, więc ta energia nas niosła po prostu. Tak mi się wydaje, że takie coś jest zawsze przy każdym projekcie wartością samą w sobie, bo to po prostu czuć. Może komuś na przykład coś nie podpaść do gustu, film, serial czy cokolwiek, natomiast ta prawda, która była podczas robienia tego, sprawia, że ci ludzie, którym się to ma spodobać, im się to spodoba. Tam nie czuć tego takiego fałszu, który czasami w popkulturze jest. Czy możecie się jeszcze podzielić jakimiś najfajniejszymi wspomnieniami z planu? Ja nigdy nie zapomnę Wrocławia, jak śpiewaliśmy wspólnie piosenki Disneya i nawiązywaliśmy przyjacielskie relacje z Ameryką. Chyba musi być gdzieś daleko stąd. Miejsce, gdzie coś wypatruje mnie, mój widok. Dobra. Herkules, ej. No tak. A co ja śpiewałam wtedy? Mulan? Nie. Tak, to jest też dla mnie ważne wspomnienie, zwłaszcza, że te piosenki się sięgną nie tylko przez Wrocław, tylko jakby cały czas. On przecież śpiewaliśmy I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Że tylko, że tym razem nie Aladdin księżnicy, tylko że Effie pokazuje Kajetanowi ten świat. Ten świat. For Christ's sake, I'm one of you!